Rozdział czwarty. Wybacz, panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do twego sługi. Ociężałe są usta moje i język mój zesztywniał. Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Wybacz, panie, ale poślij kogo innego. I rozgniewał się pan na Mojżesza, mówiąc: czyż nie masz brata Aarona, Lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i włożysz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. On zamiast ciebie będzie mówić do ludu. On będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaku. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Kilka odcinków temu zwracaliśmy uwagę na to, że Mojżesz stał się sakramentem Boga. Mojżesz w swoim działaniu jest widzialnym znakiem niewidzialnej interwencji Boga. Osoba Mojżesza jest też świątynią, gdzie spotykają się imię Boga oraz imię Mojżesza. Tak wielka jest bliskość Mojżesza z Bogiem, że wiara ludu wybranego będzie ukierunkowana do jednego i drugiego, nigdy do jednego bez drugiego. Na przykład po przejściu Morza Czerwonego będzie powiedziane, że lud uwierzył równocześnie w Boga, w moc Boga oraz w Mojżesza, w pośrednictwo Mojżesza. W tym fragmencie Księgi Wyjścia jest powiedziane, że Mojżesz stał się jakby Bogiem dla Aarona. To coś więcej niż nauczyciel. Mojżesz jest sakramentem Boga. Nie jest to tytuł honorowy, ale rzeczywistość. Bóg chce działać sakramentalnie w świecie za pośrednictwem swoich wybranych. Mojżesz jest tym wybranym, przez którego Bóg przemawia i działa na rzecz swojego ludu. Mojżesz nie jest Bogiem. Nigdy w historii nie został ubóstwiony, ale jest naprawdę wyjątkową postacią w całej historii zbawienia. Nie można go porównywać z żadnym innym prorokiem. Bóg rozmawia z Mojżeszem panim al panim, twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. W Księdze Powtórzonego Prawa usłyszymy, że nie powstał więcej w Izraelu taki prorok jak Mojżesz, którego Pan spotkał twarzą w twarz. I jeszcze w Księdze Licz usłyszymy: słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego. W sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze, o Mojżeszu? My jako chrześcijanie nie szanujemy wystarczająco słów Mojżesza. Na przykład my katolicy, mówiąc o rodzicach Maryi, mówimy święty Joachim i święta Anna. Ale nie wyrażamy tej samej czci względem patriarchów. Prawosławni mówią święty Abraham, święty Izaak, święty Jakub, święty Mojżesz. Myślę, że katolicy też powinni okazywać taką samą cześć patriarchom. W nauczeniu katechetycznym uczy się, że Mojżesz był wielkim cudotwórcą, ale my chrześcijanie nie szanujemy jego słów, choć wielokrotnie w Biblii jest napisane, że Mojżesz nie był takim prorokiem jak pozostali, do których Bóg przemawiał w snach lub w obrazach.
Słowa Mojżesza są słowami samego Boga i jako takie powinniśmy je traktować, jeśli uważamy się za uczniów Jezusa. Jezus nie przyszedł, aby nas uwolnić od prawa mojżeszowego. Przyszedł je utwierdzić. Ogłosił to w najbardziej uroczystej mowie w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli Jezus nie przyszedł, aby znieść prawo mojżeszowe. Jezus przyszedł uwolnić nas od tradycji ludzkiej, od tego wszystkiego, co zostało dodane przez rabinów do prawa Bożego. Faryzeusze traktowali prawo rabiniczne na równi z prawem Bożym. Widać to w epizodzie o zerwanych kłosach przez apostołów w szabat. Choć w prawie mojżeszowym nie ma takiego przepisu. Niestety z biegiem czasu uczeni w piśmie pod pretekstem wyjaśnienia Słowa Bożego dodawali do niego nowe prawa, do tego stopnia, iż prawo rabiniczne przeważało nad prawem mojżeszowym. Dzisiejsi Żydzi ortodoksyjni traktują Talmud jako swój święty tekst. Oto, co można przeczytać w Talmudzie babilońskim. Synu, uważaj na prawo rabiniczne bardziej niż na Torę. Tora zawiera zakazy, ale ktokolwiek łamie prawo rabiniczne, jest winny śmierci. A we wprowadzeniu rabiego Maimonidesa do Miszny, czyli do Talmudu, czytamy. Jeśli 1000 proroków wielkości Eliasza i Elizeusza da jedną interpretację, a jeśli 1001 rabinów da oddzielną interpretację sprzeczną z 1000 proroków, wówczas Bóg zabronił nam iść za prorokami. Nakazał iść za rabinami, bo ci ostatni są ludźmi logiki i rozsądku. Pod przykrywką wyjaśniania prawa, uczeni w piśmie dodawali do prawa Bożego 1000 przepisów, ostatecznie zmieniających duch prawa Bożego. Tym samym pogwałcili prawo mojżeszowe z 4 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana Boga waszego, które na was nakładam. Jezus przyszedł uwolnić nas od prawa ludzkiego, od prawa rabinicznego i uczył nas posłuszeństwa prawu Bożemu, czyli prawu mojżeszowemu. Dla Jezusa słowa Mojżesza są słowami samego Boga. Widać to wyraźnie w 7 rozdziale Ewangelii Marka. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przekazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, a wy mówicie i znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Dla Jezusa prawo mojżeszowe i prawo Boże to jedna i ta sama rzecz. To prawo miało nie przeminąć,
dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Według moich ostatnich doniesień, niebo i ziemia jeszcze nie przeminały, więc prawo Boże, prawo mojżeszowe jest wciąż aktualne. Uczniowie Jezusa powinni naprawdę podchodzić do słów Mojżesza z dużo większym szacunkiem niż to robią, bo te słowa pochodzą od samego Boga. Są takiej samej wagi jak słowa Jezusa. Potwierdził to Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa w najważniejszej dla nas chwili, kiedy Bóg Ojciec uroczyście obiecał przejście nowego Mesjasza. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowo. Będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Bóg Ojciec w tym fragmencie zapowiedział, że nowy Mojżesz będzie taki sam jak pierwszy Mojżesz. My, chrześcijanie, wierzymy, że Jezus jest tym nowym Mojżeszem, że każde słowo, które wyszło z ust Jezusa, pochodzi od Boga. Jeśli chcemy być konsekwentni, musimy również wierzyć w to, że każde słowo, które wyszło z ust Mojżesza, tak samo pochodzi od Boga i nie straciło na swojej aktualności. Życzę owocnego słuchania. Ty będziesz mówił do Niego i włożysz te słowa w Jego usta. Ja zaś będę przy ustach Twoich i Jego i pouczę Was, co winniście czynić. On zamiast Ciebie będzie mówić do ludu. On będzie dla Ciebie ustami, a Ty będziesz dla Niego jakby Bogiem.